Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam szanownych Państwa w kolejnym materiale, w którym będziemy robić sobie przegląd sklepu premium i dzisiaj zajmiemy się okrętami tieru 8. Więc żeby zbędnie nie przedłużać, przejdźmy może do rzeczy. Zaczniemy sobie również od góry tego, co mamy tutaj w sklepie premium zaprezentowane, czyli od okrętów najdroższych aż po najtańsze. I pierwszy na liście jest, szanowni Państwo, Graf Zeppelin, czyli pierwszy lotniskowiec niemiecki, który się w grze pojawił. Wydaje mi się, że w erze RTS-ów to był absolutny potwór, którego każdy chciał mieć, każdy o nim marzył. Obecnie został tak troszeczkę pozmieniany, że nie jest aż tak bardzo atrakcyjny. Wydaje mi się, że najlepszym lotniskowcem premium obecnie na tierze 8 jest, nie wiem czy Enterprise, bo dużo nim nie gram, ale Czkałów myślę, że śmiało mógłby pretendować do tego tytułu. Także Graf gdzieś tam z tyłu sobie zostanie. Myślę, że nie jest to jakiś konieczny element posiadania w naszym porcie. Druga rzecz, Anhalt. Szanowni Państwo, ja tego okrętu nie posiadam, więc na razie nie będę się tutaj nad nim rozwodził. Jak niedługo pojawi się na kanale może recenzja, jeżeli byście sobie życzyli, to wtedy będziemy tutaj kontynuować rozmowę. Na razie sobie odpuśćmy. Roma. Jeden z najpiękniejszych wizualnie okrętów moim zdaniem w całej grze. Czy warto go kupić? To jest okręt specyficzny, szanowni Państwo, ze względu na to, że ma dosyć szybko obracające się wieże artylerii głównej, przyzwoity kamuflaż i te wieże, szanowni Państwo, mają potężną penetrację. Także w wielu przypadkach, kiedy pancernik jakikolwiek inny będzie nam pięknie cytadelował, to Roma może nam zafundować overpeny. Bardzo specyficzny styl gry trzeba przyjąć tym okrętem, mniejsze opozycjonowanie, ale chodzi tutaj bardziej o to, w co strzelamy i pod jakimi kątami strzelamy. Tutaj zważywszy na penetrację, będziemy strzelać raczej w okręty skątowane i takie będące na większym dystansie, bo wiadomo, że im dalej pociski lecą, tym ta penetracja mniejsza. Także penetracja może być niestety w niektórych sytuacjach wadą tego okrętu, bo będziemy po prostu przeciwnika przebijać na wylot. Ale okręt, czy warto kupić? No myślę, że nie. Bardzo mało ich pływa, raczej bym się tutaj za bardzo nie rozwodził. Aquila. W tym momencie tego lotniskowca też nie posiadam. Ja na lotniskowcach, jak doskonale wiecie, nie gram dużo, a tier 8 jest te lotniskowce premium dosyć bogaty. Aquila to jest dosyć nowy okręt tutaj w sklepie premium, także jeszcze go nie kupiłem. Zobaczymy, czy będziecie chcieli, żeby był recenzowany. Jeżeli tak, to wtedy będziemy rozmyślać. Na razie ten punkt omijam. Idziemy dalej. Vanguard. To jest coś tego typu, co Hood na siódemce. Ten okręt niespecjalnie ma cokolwiek interesującego, żeby go kupić, w związku z czym samo już to skłania nas do tego, żeby tego okrętu po prostu nie kupować. Pancernik fajny, brytyjski na ósemce. No Monarch też nie jest jakimś sensownym wyborem, także na tym tierze lepiej się nie zatrzymywać na brytyjskim drzewku. Jeżeli udało wam się zdobyć Nelsona, to myślę, że będziecie zadowoleni. Natomiast na Vanguarda pieniędzy raczej wydawać nie warto. Kijek, czy kij, jak kto woli. Takie amagi, tylko o nieco innych, o innej charakterystyce. Przyzwoita, dobra obrona przeciwlotnicza. Czy przyzwoita, czy dobra? No można to zastosować chyba zamiennie. Powiedzmy, że dobra. Co charakterystycznego ma kijek? Najważniejsza rzecz, jaką on posiada, to są torpedy, które mają zasięg 10 km. Nie pamiętam, ile tych torped tutaj wystrzeliwuje on w salwie. Ale zostało tutaj zmienione. Wcześniej było chyba tam 6 czy 8 km, teraz jest kilometrów 10. Celność tej artylerii niestety jest bardzo niska, także będziemy rzucać kartoflami w większość okrętów, w które się będziemy chcieli trafić. Ale z drugiej strony większy rozrzut zapewnia nam korekcję naszych błędów, bo jak ja to już stwierdziłem niejednokrotnie, celny okręt błędów nie wybacza, bo salwa leci dosyć mocno skupiona, jeżeli przestrzelimy, to raczej nie trafimy. A taki rozrzutnik ma większą szansę na to, że pokrywa pociskami większy obszar i coś tam zawsze fartownie wpadnie, także to jest też plus. Ale czy kijka warto kupić? Można. Można, ale też nie jest to pozycja obowiązkowa. Borodino. To jest dosyć ciekawy okręt. Borodino kojarzy mi się z pancernikiem carskiej Rosji, ale to byłoby coś w granicach drugiego tieru. Także wydaje mi się, że ten tutaj niespecjalnie czymś się mocno wyróżnia. Na pewno dosyć istotne jest to, że artyleria główna jest bardzo celna i mamy tylko wieże umieszczone na dziobie. Tych dział jest tylko tutaj 6, także trzeba mieć to pod uwagą. Na uwadze, że tutaj raczej nie będziemy się ustawiać do przeciwnika inaczej niż tylko dziobem. Także ten styl gry będzie raczej nudnawy, w związku z czym wydaje mi się, że dosyć
wąska grupa odbiorców znajdzie jakąś radość z grania tym okrętem. Tutaj mamy sekundarki, także jeżeli ktoś nas zajdzie od tyłu, to jesteśmy, no, gotowi do zejścia z tego świata. O ile dobrze pamiętam, to Borodino ma również radar, ale tutaj chyba jest coś tutaj zawarte? Ruch, kamuflaż, wykrywanie, żywotność. Okręt pozostały stały. A jest, sprzęt eksploatacyjny, radar dozorowania jest dostępny, także nie myliłem się. To jest jakaś tam ciekawostka, no ale 6 dział na tierze 8 to nie jest dobry wybór. Brandenburg. To jest taki tańszy, szanowni państwo, odpowiednik Mecklenburga. Krążownik liniowy, który ma niski kaliber, ale jako taką szybkostrzelność przy dosyć dużej ilości dział, więc musimy też żonglować pociskami. Mamy oczywiście dostępne torpedy, sekundarka nie jest tak celna jak na linii do Schlieffena, jest po prostu, potrafi mieć duży zasięg, ale niestety celność nie będzie zbyt fenomenalna, także tu musimy się liczyć z tym, że to jest dosyć miękki okręt, który w przypadku szarżowania na przeciwnika nie będzie zbyt długo wytrzymywał strzału. A i sam dosyć sytuacyjnie może korzystać ze swojej artylerii, bo właśnie żonglowanie pociskami to będzie tutaj kluczowy element. Kolejny krążownik liniowy, tym razem Constellation, czy tam Konstelacja, jak kto woli. To jest okręt, który wygląda jak Colorado, ale jest szybki. To raz, ma torpedy, to dwa i ma radar, to trzy. Ale też czwarty punkt to jest taki, że ten okręt pancerza za bardzo nie posiada, także dosyć mocno będzie zbierał. Jest szybki. Więc bardzo często przeciwnik się myli na temat wyprzedzenia, jakie trzeba dawać strzelając do tego okrętu. Jest taki dosyć zbity, burta jest wysoka, także będzie na pewno dostawał ten damage dosyć porządnie. Ale ilość barierów, jakie ten okręt posiada, na pewno czyni go dosyć mocno unikalnym na tle drzewkowych pancerników amerykańskich, więc wydaje mi się, że to jest pozycja naprawdę ciekawa, którą warto mieć. Po prostu trzeba wbić sobie do głowy to, że nie jesteśmy pancernikiem, tylko krążownikiem i wtedy będziemy sobie naprawdę przyzwoicie radzić. Więc konstelację można sobie sprawić. Flandre i Gaskonia. Może omówimy je razem, bo to są, szanowni państwo, Gaskonia to jest taka mała republika, a Flandre to jest taki, co by tu porównać, nie wiem, czy patrie takie małe, czy bardziej Alzacja taka pozmieniana. To są po prostu przyzwoite pancerniki do grania na średnim dystansie. Żadnych fajerwerków, ale w miarę celne, w miarę odporne, potrafiące sporo w bitwie wytrzymać i sporo damage'u zadać. Także przyzwoity pancernik na tierze 8 i jeden i drugi. Który bym polecił osobiście? Wydaje mi się, że raczej bym polecał Gasconię z tych dwóch, bo styl gry będzie bardzo podobny. Tutaj co prawda mamy inny układ artylerii, bo mamy dwie wieże z przodu, jedną z tyłu, a na Gasconii mamy to samo co na Republice, czyli jedna poczwórna z przodu i druga poczwórna z tyłu. Ale moim zdaniem Gasconia to będzie taki bardziej uniwersalny wybór. Tirpitz. Dziadek Tirpitz, jeden z najstarszych okrętów premium dostępnych w grze, chyba jeden z pierwszych, jaki ja zakupiłem u siebie na koncie. Czy ten okręt nadal sobie radzi po upływie tak wielu lat w WoWsie? Jak najbardziej. Czym on się wyróżnia na tle na przykład Odyna Brandenburga? Wyróżnia się pancerzem. Nie ma hydro, ma również torpedy o zasięgu 6 km, artyleria jest wystarczająco celna, żeby grać i na średnim, i na nieco większym dystansie. Plus mamy właśnie ten pancerz taki niemiecki, słynny, gdzie wszyscy polecali na początku nowym graczom niemieckie pancerniki, bo one dużo wytrzymują pod ostrzałem. Tirpitz sporo wytrzyma, sporo jest w stanie zrobić i ma do tego torpedy, które będą w stanie nam w odpowiednim... przy odpowiednim wykorzystaniu ratować skórę, także warto go mieć. Alabama. Jeżeli lubicie grać North Carolina, a chcecie mieć coś troszkę celniejszego, troszeczkę takiego... No, okręt jest krótszy, to jest na pewno... ten aspekt jest mniejszy, więc ciężej go trafić. Alabama to jest naprawdę przyzwoity pancernik, podobnie jak w przypadku Gasconi i Flandre, ale nie ma tutaj fajerwerków. Będzie się grało nim dobrze, poprawnie, ale nie będzie to jakoś tam fenomenalna rozgrywka, która będzie wam mierzyła włosy na głowie. Można go kupić, jeżeli robicie sobie amerykańską linię, bo on tutaj za bardzo nie odbiega z jednej strony od drzewkowych okrętów i można przeszkalać kapitana, bo Constellation ma troszeczkę inne wymogi, jeżeli chodzi o perki, moim zdaniem. Ale Alabama będzie sobie radziła przyzwoicie jako standardowy pancernik amerykański. Horneta nie posiadam, ale bardzo korci mnie, żeby go kupić. Także myślę, że coś na jego temat niebawem się pojawi. Pozwolę sobie ten okręt na razie pominąć.
Szczkałów. Uważany za dosyć mocno OP okręt. Radzieckie lotniskowce są o tyle debilno odporne, że nawet ja jestem w stanie nimi przyzwoicie grać. A dlatego, że używanie obrony przeciwlotniczej w postaci myśliwców, czy dopuszczanych z okrętów, które atakujemy, czy tych stawianych przez lotniskowiec przeciwnika, nie ma zbytniego sensu, bo tu lecimy, wykonujemy jeden atak i eskadra wraca. Także to jest bardzo trudno skontrować, a damage, jaki robi ten okręt, jest naprawdę przyzwoity, więc jeżeli gra się lotniskowcami, zwłaszcza radzieckimi, to Czkałów będzie na przykład na pewno dla Was dobrym wyborem, bo to jest bardzo mocny i potrafiący wiele zrobić w bitwie okręt. Bezdyskusyjnie warto sobie ten okręt sprawić. Był Czkałów. Indomitable. Powiem Wam szczerze, to jest dosyć specyficzny okręt, który nie ma torped. Ma tylko bomby, o ile pamiętam. Albo bomby, albo również ma grupę naprawczą. I to jest, przepraszam, grupę samolotów szturmowych. I to jest wszystko, także nie mamy tej możliwości zalewania. Samolotów jest w kluczu atakującym mało, ale są dosyć wytrzymałe. Przy czym gospodarowanie samymi pożarami na lotniskowcu nie wydaje mi się jakimś rozsądnym wyborem, także ten okręt ja bym sobie odpuścił na Waszym miejscu. Irian. To jest taki Kutuzow dla tych, co nie mieli szczęścia. Tyle, że Kutuzow ma dym, a Irian ma w miejsce dymu booster do reloadu i torpedy głębokowodne. Zasięg bardzo podobny, o ile nie taki sam. Szansa na podpalenia myślę, że też w podobnych granicach. To jest dosyć przyzwoity okręt i można się nad nim specjalnie zastanowić. Dosyć mocno będzie się wpisywał w schemat grania krążownikami panazjatyckimi, bo też będziemy szukać przestrzałów, jeżeli nie mamy dymu, chyba że gramy w dywizjonie, możemy sobie pozwolić na to strzelanie z dymu, plus możemy korzystać właśnie z tego arsenału torped głębokowodnych i też będziemy z tego okrętu zadowoleni. Także można go sobie sprawić. To jest okręt warty posiadania. Wichita. Znerfione Buffalo. Omijamy absolutnie, olewamy. Nie warto wydawać nawet grosza. San Diego, Atlanta na tierze 8. Jak to się będzie sprawdzało? Myślę, że przekonamy się niedługo u mnie na kanale, bo będę ten okręt dla Was recenzował, możecie sobie go wybrali. Ja też jestem, powiem szczerze, ciekawy i wydaje mi się, że chętnie sobie tym okrętem pogram. Także na chwilę obecną omijam, bo nie mam, także przejdźmy do następnego. Rochester. Dosyć ciekawa pozycja, Szanowni Państwo. Ciężki krążownik amerykański z wytwornicą dymu. Ale co trzeba wziąć pod uwagę grając tym okrętem? Otóż wytwornica dymu, mimo że stawia nam dym, który trwa długo, to reload tutaj gdzieś tam jest w okolicach 15 sekund na tych działach. Tych dział jest sporo, bo jest ich 12, także mają przywalenie, ale jedna sprawa to, że w dymie zbyt wielu salw nie oddamy, to raz, a dwa to z dosyć dużej odległości widać nas z dymu, to jest chyba 8 km albo nawet więcej, także trzeba mieć na uwadze to, gdzie ten dym stawiamy. Możemy tu połączyć sobie combo dym plus samolot zwiadowczy, więc możemy sobie jakieś tam karkołomne akcje wykonywać. Plus mamy tu jeszcze torpedy, także to jest całkiem fajne połączenie. Rochester jak najbardziej warty zakupu. Jeżeli lubicie Buffalo na przykład, a chcielibyście mieć do tego torpedy plus dym, który Wam w jakichś tam sytuacjach będzie ratował skórę, to warto. Moim zdaniem fajny okręt, warto mieć. Kongres. Macie Alaskę? Jeżeli macie, to jest praktycznie to samo, tylko tier niżej i trochę mniej, z mniejszą ilością artylerii. Tu mamy 5 dział z przodu. Nie pamiętam, czy z tyłu są 3 czy 2. Wydaje mi się, że 2, także lepiej też grać dziobem. Myślę, że Alaska będzie tutaj lepszym wyborem, jeżeli już ją macie. Także nie warto, jeżeli macie Alaskę. Jeżeli nie macie, chcielibyście, to można się nad tym zastanowić. Tone. To jest takie trochę inne Atago, Szanowni Państwo, a Atago jest marką samą w sobie. Tone to jest okręt hybrydowy, który wyposażony jest w samoloty z torpedami. Cała artyleria okrętu mieści się na dziobie. Kamuflaż jest bardzo dobry. Gdyby nie koncept hybrydy był tak poronionym pomysłem w OSie, jak jest obecnie, że nie sterujemy okrętem my, tylko autopilot, a my latamy sobie samolotami jak na lotni, to ten okręt byłby naprawdę wzorowym okrętem, bo te samoloty będziemy korzystać z nich bardzo sporadycznie, w bardzo konkretnych sytuacjach, kiedy możemy sobie pozwolić na utratę kontroli nad okrętem. Poza tym artyleria, kamuflaż, torpedy, bardzo fajna jednostka. Myślę, że jeżeli opanujecie to, kiedy wypuszczać samoloty, to będziecie naprawdę robili fajne wyniki na tym okręcie. Tiger 59. Dwie wieże z Minotaura połączone z dymem i radarem.
absolutne badziewie, nawet nie dotykajcie, nie wchodźcie nawet na ten okręt, żeby go oglądać. Absolutnie nie warto go mieć. Jeden z najgorszych okrętów prawie, jakie wyszły kiedykolwiek w tej grze. Już nawet nie mówię o tierze 8, ale kiedykolwiek. Belfast 43. Mimo, że nazwa kusi, ale to jest wersja z roku 43, to nie jest to samo, co Belfast na tierze 7. Mamy tutaj dym brytyjskich dedeków, czyli duża ilość ładunków o dosyć szybkim przeładowaniu, ale krótkim czasie działania zasłony dymnej. Mamy tutaj radar, o ile dobrze pamiętam, zerknijmy sobie jeszcze. Tak, jest radar, jest hydro, mamy ten dym brytyjski i mamy torpedy. Także no, da się wycisnąć wyniki, ale też trzeba troszeczkę czasu poświęcić na to, żeby się gry tym okrętem nauczyć. Długa ta lista, kurde, ile tych okrętów. Idziemy dalej. Piotr Bagration. To jest taki, powiedziałbym, gorszy Kronstadt. Tyle, że nie mamy tutaj radaru dostępnego, ale penetracja dział głównych tego okrętu naprawdę robi wrażenie i możemy bardzo często odstadelować różne krążowniki pod dziwnymi kątami. Także raczej będziemy grali dziobem. Czy on tutaj ma torpedy? Chyba wydaje mi się, że ma. Ruch, kamuflaż. Tak, jest wyrzutnia torpedowa tutaj na pokładzie. I jak widzicie, artyleria ułożona głównie na dziobie, także będziemy tym dziobkiem właśnie sobie grali. Niezbyt intensywny okręt, jeżeli chodzi o styl gry, jakiś tam niezbyt widowiskowy, ale dosyć solidna pozycja, jeżeli lubicie właśnie w ten sposób grać. Można, ale nie trzeba. Oczakow. Szanowni Państwo, to jest łowca dedeków z dosyć krótkim zasięgiem, bardzo rzadko spotykany w bitwach randomowych, bardzo rzadko go widuję i to chyba wystarczające jest świadectwo na to, żeby tego okrętu po prostu nie brać. On jest wyspecjalizowany w zasadzie w walczeniu niszczycieli, ale myślę, że niszczyciele i tak mają na tyle ciężko obecnie, że nie ma co im dokładać, a ten okręt będzie naprawdę sytuacyjny, także zdecydowanie możecie sobie go odpuścić. Mainz i Bayard. Dwa moim zdaniem najlepsze krążowniki, no nie, jedne z najlepszych krążowników premium na tym tierze. Mainz to jest taki Hindenburg, powiedzmy, tylko że z nieco gorszym pancerzem i z mniejszym kalibrem, ale za to szybszym reloadem. Absolutnie fajna sprawa, duży zasięg, szybko, dobra penetracja pocisków ładunkowo-burzących, przyzwoita szansa na pożar, torpedy i hydro. Warto absolutnie kupić. Bayard. Krążownik francuski wyposażony, lekki, podkreślmy, lekki krążownik francuski wyposażony w booster do reloadu, torpedy i przyzwoitą artylerię główną w liczbie 12 dział. Można tutaj grać troszeczkę jak Atlantą, bo ta parabola jest na tyle dobra, że będziemy nad niektórymi wyspami przerzucać pociski, a nie będziemy musieli czekać 15 minut, aż one dolecą do celu. Także ten okręt również zdecydowanie polecam. Saipan. Odradzam. W tym momencie odradzam. Kaga będzie dużo lepszym wyborem dla kapitanów lotniskowców. Saipan jest teraz bardzo rzadko spotykany, bardzo specyficzny. Mimo, że mamy tutaj samoloty wyższego tieru, to naprawdę ciężko mi się tym Saipanem gra i gram nim bardzo rzadko z tego powodu, więc no myślę, że też nie będziecie zadowoleni z zakupu. Kaga to jest latający niszczyciel. Tutaj gramy głównie eskadrami torpedowymi i robimy nimi naprawdę spore spustoszenie. Bomby i rakiety to jest dodatek. Głównie kierujemy tutaj właśnie torpedowcami i robimy nimi naprawdę fajne wyniki. Także tutaj, biorąc pod uwagę to, jak ten okręt się sprawuje w bitwie, warto Kagę posiadać, jeżeli gracie na lotniach oczywiście. No i zatrzymałem się wcześniej na powiedzeniu, że najlepsze krążowniki premium na tierze 8 przy Mainzie i Bayardzie. Powiedziałem jedne z najlepszych. A tutaj bezdyskusyjnie królem na tym tierze jest Atago. To jest najlepszy okręt premium dostępny w grze. To jest tier, szanowni państwo, 8,5. Jeżeli się zastanawiacie nad zakupem, to się nie zastanawiajcie, tylko kupujcie. Zajebisty okręt, bardzo dobry, bardzo mocna artyleria, grupa naprawcza, torpedy i hydro. To jest naprawdę bardzo dobry okręt. To samo mogę powiedzieć o Prinz Eugenie, z tym, że tutaj troszeczkę mamy inną konfigurację artylerii. Trochę jest tych dział mniej, torpedy mamy krótsze, hydro mamy lepsze, ale naprawdę styl gry będzie bardzo zbliżony tymi okrętami, także oba z czystym sumieniem Wam polecam. Fen Yang. Trochę gorsze Akizuki z boostem do reloadu na torpedach głębokowodnych. To jest cała różnica między tym okrętem a Akizuki. Uważam, że nie warto go mieć. Nie jest zły, ale Akizuki w porcie wystarczy. Z-35. Nawet nie pamiętam, co to za okręt. Sonda hydroakustyczna, duża pula PW. Wydaje mi się,
będę polegał tu na swoim przeczuciu, że jeżeli nawet nie pamiętam tego okrętu, to znaczy, że nie jest grany, a jeżeli nie jest grany, to znaczy, że jest słaby. Czyli od razu bym go chyba tutaj przeskoczył i powiedział wam, żebyście go nie kupowali, bo to nie jest nic interesującego. Silivangi. Taki trochę... jak on tam się nazywa, ten radziecki. Nieustraszimi. Coś w tym stylu, z tym, że mamy tutaj hydro, mamy też również też dwie wieże głównej artylerii i torpedy głębokowodne. Na tym tierze wydaje mi się, że są ciekawsze niszczyciele do kupna, nawet tutaj na tej liście, którą wam będę prezentował do końca za chwilę. Także nie, nie bierzcie. Orkan. Mimo, że to jest okręt polski, to ja nie uważam absolutnie, że tak jak w przypadku błyskawicy warto go mieć. Jedna wyrzutnia torpedowa, radar, który trwa tyle, że nie zdążymy rozstrzelać nawet jednego niszczyciela zapanego bokiem z połową HP. Nie mamy dymu co więcej na Orkanie, także albo walczymy z dedekami, albo próbujemy tą naszą jedną upośledzoną wyrzutnią torpedową coś zrobić. Ciężki okręt do gry, bardzo sytuacyjny i w tych sytuacjach, do których powinien być przeznaczony, też jest przeciętny. Kozak. Zdecydowanie najlepszy łowca dedeków na tym tierze. Absolutnie warto. To myślę, że wyczerpuje temat kozaka. Bardzo dobry okręt, bardzo dobrze goni inne dedeki. Ma dym, torpedy, ma hydro i ma przyzwoitą artylerię złożoną z 8 rur. Także naprawdę warto ten okręt mieć. Le Terrible. On absolutnie niczym gameplayowo nie różni się od tego, co mamy w drzewku niszczycieli francuskich, także myślę, że nie ma konieczności. Chyba, że chcecie mieć na czym przeszkalać kapitana, to możecie go mieć, ale uważam, że można go darować, bo no tutaj raczej Ameryki nie odkryjecie grając z tym okrętem. To jest to samo, co w drzewku. Ten sam styl gry, więc jeżeli wam odpowiada drzewkowy, a chcecie mieć na czym przeszkolić kapitana, to to jest jedyny powód, żeby ten okręt posiadać, ale nie ma tu większej filozofii. Kit. Warty zakupu. Bardzo dobra pelotka, jedna niestety wyrzutnia torpedowa, ale mamy tutaj grupę naprawczą i ten amerykański dym, który bardzo długo trwa i pozwala nam w tym czasie nastukać naprawdę sporą ilość damage'u, strzelając z głównej artylerii. Warto mieć, zdecydowanie warto ten okręt posiadać. No i ostatni na naszej liście, dzisiaj bardzo długi materiał, bo okrętów premium na tierze 10 dużo. Ostatni na liście Loyang, czyli okręt, który w zasadzie też bardzo dobrze sprawdza się na bitwach rankingowych czy jakichś tam tymach zorganizowanych ze względu na to, że mamy tutaj dosyć długie hydro, bodajże 5,5 km hydro sięga. Jeżeli się zadymimy, to możemy kontrolować sobie kapa, puszczając hydro i czekając, aż coś w niego wpłynie i wtedy gościa rozstrzeliwujemy za darmo. Torpedowo akceptowalnie, ale właśnie hydro w połączeniu z dymem naprawdę robi robotę na tierze 8, także ten okręt również można sobie sprawić. Także z mojej strony w tym materiale wszystko, dosyć długi, dużo gadania, ale mam nadzieję, że wam troszeczkę tutaj rozjaśniłem. Okręty, które ominąłem, postaram się jakoś tam niebawem nadrobić, także zapraszam do dyskusji. Dzięki za uwagę, do usłyszenia i na razie.